proponuję Wam małe doświadczenie, które można bezpiecznie przeprowadzić w domu. Do tego potrzebujemy wody, pianki do golenia albo dobrze pieniące się mydło, barwniki spożywcze, jeżeli ich nie macie, możecie użyć atramentu i coś do wymieszania. Każde doświadczenie przeprowadzamy w jakimś konkretnym celu, a naszym celem jest sprawdzenie, czy myjemy ręce zgodnie z wytycznymi WHO. W ten właśnie sposób możesz sprawdzić, czy twoje dziecko w prawidłowy sposób myje ręce, a to doskonała nauka i zabawa w jednym. Dlatego nasze doświadczenie przeprowadzimy dwukrotnie. Za pierwszym razem zróbcie to z zamkniętymi oczami, a za drugim razem zróbcie to w sposób, jaki Wam zaraz zaprezentuję. Zaczynajmy! Pobieramy część i zaczynamy sobie myć ręce. Standardowy sposób, jak to zwyczajnie robimy. Widać, że część wody jest nadal nieumyta. Zaczynamy sobie od namydlania pomiędzy palcami. Możemy dobrać sobie więcej piany. Opuszki palców. Już widać, że ręce są trochę bardziej umyte, ale jeszcze nam zostaje kciuk ruchami okrężnymi oraz drugi kciuk. Następnie zewnętrzna część dłoni wraz z nadgarstkami i druga ręka. I w taki sposób widać, że cała powierzchnia dłoni jest pokryta pianką. Nasze mycie rąk powinno trwać co najmniej 30 sekund i pamiętajcie, że w tym czasie nasz kran powinien być zakręcony, żeby nie marnować wody.